chodzi o motoryzację, to właściwie to jest pierwszy taki projekt, który ujawniam to wszystko, co do tej pory, można powiedzieć, robiłem do szuflady i w związku z dużymi zmianami w moim życiu prywatnym również udostępniam i cieszę się tym. Także myślę, że to jest pierwszy tak ostentacyjnie radosny projekt. Forma jego łącząca rysunek wideo, też wideo amatorskie, które na YouTubie oglądam, pokazuje ogrom tego, czym motoryzacja jest dla współczesności. Wydaje mi się, że nie ma takiej możliwości, żeby bez tego funkcjonować w naszej kulturze. Samochód zawsze był moim statywem w pewnym sensie. Ja większość dotychczasowych serii fotograficznych zrobiłem z samochodu albo poprzez przednią szybę, więc z jednej strony fascynacja, a z drugiej strony narzędzie pracy. Czy wystawa jest niewątpliwie czymś dla mnie nowym? Znaczy w ten sposób nikt wcześniej nie przedstawiał, przynajmniej z tego co ja miałem okazję doświadczyć, nikt nie przedstawiał w ten sposób samochodów, nie pokazywał zestawienia właśnie takiego tak naprawdę klimatu drogi, czy dość abstrakcyjnego pojęcia, żeby przyjechać z jednego miejsca w drugie, zupełnie zaniedbując te wyznaczone szlaki. Zadziwiające było to i co prawda cynicy mówią, że mandaty zaczną spływać, ale do tej pory nic się nie wydarzyło i właściwie przez całą podróż nie spotkaliśmy żadnego patrolu, ani leśnego, ani policji, ani wojska, a przejeżdżaliśmy w poprzek i tory, i autostrady, i parki narodowe, kopalnie i się nic nie stało. Trochę takie mieliśmy wrażenie, jakby albo ktoś bał się tego auta, bo ono dosyć groźnie wygląda, albo po prostu trafiliśmy na taki moment, gdzie był absolutny brak kontroli. Bo też ten projekt jest trochę o takim eskapizmie, o takiej ucieczce od utartych szlaków i trochę tej drogi artystycznej, która jest bardzo trudna. Przyszedłem na tę wystawę dlatego, bo sam jestem czynnym kierowcą, jestem bardzo zainteresowany motoryzacją. Podobał mi się ten pomysł tego skrótu po najprostszej możliwej, najkrótszej drodze między dwoma miastami i jakby wykorzystanie tego jako swego rodzaju performance'a, z drugiej strony właśnie takie przygody. Ja nienawidzę samochodów generalnie, ale Maciek dokonał czegoś bardzo ciekawego, co akurat w to bym chętnie weszła kiedyś sama. Mianowicie przejechanie na prostej linii, bo to się natyka człowiek na przeszkody naturalne, tak? W sensie nie jedziesz drogą wytyczoną przez człowieka, tylko jedziesz tak, jak stworzyła natura, więc to jest akurat ciekawe. Przede wszystkim podobały mi się stare samochody na zdjęciach. Zdjęcia są ciekawe, pomysł jest super. Wiadomo, że chciałoby się, żeby było jeszcze więcej zdjęć samego przejazdu, ale możliwość natchnięcia się tym klimatem z tych zdjęć, porozmawiania z głównym bohaterem, no to też jest coś. To jest rzadka okazja, że ktoś robi takie, tego typu performance w ruchu. Pomysł, żeby można było częstować się fotografiami, jest troszeczkę przełamaniem takiego troszeczkę pompatycznego i snobistycznego rynku sztuki, gdzie fotografia staje się produktem, osiągając absurdalne ceny. Tutaj chciałem troszeczkę to zburzyć, produkując zdjęcia, które każdy odbiorca może sobie zabrać, dotknąć, trochę odczarować muzeum, które właśnie bardzo często jest takim miejscem, pudełkiem zamkniętym dla każdego i zawsze też z dzieciństwa pamiętam, że nie wolno było dotykać eksponatów. Tutaj można i można je nawet zabrać do domu, także dzielę się tym.